Jakaś klatka tu jest? Ledwo słyszę, powiem wam szczerze. Ta, słyszę coś. Jest tu klatka jakaś, coś się buja. To już chyba wiem nawet z której strony. Dobra. Możemy lecieć dalej. Tam będzie zaraz ta klatka. Tam widzę tę klatkę. Dobra, palcie gumy, kurde. Co ja jestem? Będę z wami, kurde, tutaj walczył. Już mamy godzinną sesję zrobioną. A z tamtych odcinków, co wam nagrałem, to jeszcze nie wszystko oczywiście zmontowałem, tak więc no w tygodniu myślę, że spokojnie sporo odcinków jeszcze z tego wyjdzie, z tego Raymana 2 Revolution. I tak będę na to mówił, Rayman 2 Revolution, dlatego że to dla mnie to jest taka, nie wiem, prawdziwa wersja tego Raymana 2. Wiadomo, że tu mogą pojawić się komentarze, że Dreamcast i tak dalej, bo Ansel tak powiedział, ale dla mnie to na przykład Revolution jest w tym takim. Tym bardziej, że mamy tutaj Bzita, który szczerze powiedziawszy pojawił się i powinniśmy na to też zwracać uwagę, bo jednak jest to postać, która później w Originsach się pojawił, no ale jednak sam fakt, że o nim twórcy zapomnieli kompletnie, jest to przykre w sumie trochę, bardzo nawet bym powiedział. Dobra, szybko. Kurde! Myślałem, że ten pocisk wyceluje. Dokładnie. Dokładnie o to chodziło. Perfekto. Perfekto. Muchachos. Muchachos, compadre. Okej, jesteśmy teraz w nowej sekwencji. W takiej, której chyba powinniśmy być. Bo tylko co jedynie nas omija ucieczka przed pająkiem. Ale tam chyba nie było żadnych lumów ani nic, więc na tyle jesteśmy bezpieczni. No to niestety tutaj nie będzie creepy ucieczki przed pająkiem. Wybaczcie, jeżeli ktoś na to czekał. Chyba że tu tu nie można się cofnąć, bo tam z góry trzeba byłoby spaść. Więc no przykro mi, niestety nie pokażę wam ucieczki przed pająkiem, ale ona się niczym nie różni od ucieczki w każdej innej wersji gry. Po prostu jedyne co, no to tutaj byśmy uciekali tym razem w Revolution, a nie w innej wersji, więc możemy sobie to nawet darować. Bo to nie jest jakiś aspekt fabularny, który by zmienił kompletnie bieg fabularny. Jeszcze 5 lumów i jedna klatka. No myślę, że tu gdzieś będą, spokojnie. Śmietniku! Zaraz na strzała będziesz. Ciekawe kto tu o kim mówił. Śmietnik jeden, zielony. Co ty myślisz, że ty coś warty jesteś? Idź tam, kurde. Chwal się swoim kolegom z podstawówki, jaki to ty zabawny nie jesteś. Ja tu cię porobiłem jak chciałem.
Tu słyszę ostatnią klatkę. Wyczuwam ją. Ha, w wersji PC byśmy tutaj walczyli z kolei z Ninjosem. Tak samo jak w wersji na PS1. A Ninjosa nie ma. Tylko zwykły czerwony robo pirat, który nie potrafi w pojedynkę walczyć, tylko musi tymi wspomagaczami się. A dobra, zapomniałem, klatka jest za tymi drzwiami, trzeba beczką. Zapytaj beczkę, Krzysztofem Gonciarzem trzeba rzucić, żeby ten odblokować sobie ten klateczkę. Yo, yo, yo. 45 na 50. No i będziemy teraz w tym, w grobowcu starożytnych już, tam gdzie czeka na nas Clark, który został opętany. Ten w ogóle poziom to taki bardziej niebieskawy się zrobił, bym powiedział. Tutaj jest jakieś przejście. Halo. Ja bym chciał się tam dostać, nie? Żebym się czepiał. Da się tam dostać? Chyba nie. Mało HP ma ten Clark w wersji PS2 i PC. W wersji na PS1 miał tutaj od groma, kurde, HP. Dawaj, dawaj, dawaj. Czemu mnie od dzieciaków nazywasz? Hey, you know what? You should take a look in this room. This is where the pirates store their inventions. No, tej kwestii nie było w wersji PC-towo, PS1 i tak dalej, więc mamy coś ekskluzywnego. I widzicie, możemy teraz tutaj manipulować radarem, który będzie nam pokazywał, gdzie są tutaj lumy, nie? Brakuje nam 3 lumów, czyli gdzieś pominęliśmy je. Ho, ho, ciekawe gdzie. Radarku, pokaż nam, wskaż nam. Yeah.
No tutaj nigdzie nie ma, więc... Niestety nie daliśmy rady zrobić 100%. Trzech lumków nam brakuje. Fuck. To od następnej sesji będę miał niezły backtracking. Da się przeżyć. Mogło być gorzej. Przynajmniej zrobiłem poziom, więc proszę mi nie narzekać. Proszę mi tutaj nie wyjaśniać. Dziękuję. No i 9 stage na 10. Już tylko ostatni nam został. No, on nas zabierze do ostatniej maski, to jest prawda. Przy okazji mamy już właśnie ten cały magnes na lumy, więc to już będzie o wiele łatwiej robić te poziomy na 100%. Dobra, lećmy tędy. To już będziemy mieli wtedy Iron Isle. Nie czekajcie, żelazowe góry. Iron Mountain będziemy teraz robić. Ta jest. No tutaj wiem, że jest pełno tych lumów. To akurat pamiętam z wersji PC. Chociaż ich jest o wiele mniej niż... Nie, czekajcie, no jest... Szczerze to nawet ciężko mi jest powiedzieć, bo... W wersji PC wydawało mi się, że jest ich tutaj przynajmniej z 15, a tutaj wydaje się ich trochę mniej. Nie wiem, mogę się mylić oczywiście, ale no mówię, nie pamiętam już wersji PC-towej. Ostatni raz wersję PC-tową grałem w... Ostatnio w wersję PC-tową grałem chyba właśnie jak robiłem Let's Play, czyli... 4 lata temu. Bo to 2016 jeszcze był.